Halo, halo, dzień dobry, witam ze stadionu Ehrenschapel Stadion. Są to eliminacje Mistrzostw Świata 2020. Dzisiejszymi zespołami będzie Austria oraz Polska. Dzień dobry, Mieczu z tej strony i będę dla Was komentował to dzisiejsze spotkanie. A oto już za chwilę hymny obu reprezentacji. Zostaną odśpiewane, wszyscy zawodnicy już prawie ustawieni. Gromkie oklaski na stadionie, w końcu jesteśmy w Austrii, jednak teraz hymn Polski. Ależ pięknie prezentują się nasi zawodnicy w białych koszulkach. A teraz realizator pokazuje nam, jacy zawodnicy zagrają w barwach austriackich oraz ich pozycje na murawie. Kamera pokazuje teraz bliżej na Arkadiusza Milika, a także składy Polski. Jest to najbardziej aktualny skład 2019 roku, wybrany przez naszego selekcjonera. Za chwilę sędzia główny rozpocznie mecz, niesie piłkę. Polscy zawodnicy ostatnie się dogrzewają, żeby zaraz rozpocząć to spotkanie, a w centrum uwagi jak zwykle będzie Robert Lewandowski. Jest to polski najlepszy napastnik, strzelec wielu bramek, może i tym razem doprowadzi ten mecz do polskiego zwycięstwa. Jednak tego dowiemy się, oglądając całe spotkanie. I właśnie usłyszeliśmy pierwszy gwizdek. Polacy rozpoczęli pierwszym podaniem. Póki co utrzymują się przy piłce na spokojnie. Teraz lekka akcja prawą stroną. A jednak sam nie podawał. Rozegranie z piętki niedokładne, jednak Austriacy przejmują w obronie. Wyprowadzają nie taki szybki kontratak. Jednak musimy uważać, żeby zbyt szybko nie stracić bramki. O, nie dał rady wślizgiem wyjąć. Jest przed polem karnym, strzela niestety niecelnie. Niestety dla Austriaków, na szczęście dla Polaków. Jak widzimy, nie mógł być to celny strzał, nie przełożył się za bardzo. Ale postraszył na pewno. 6 minut spotkania za nami. Wojciech Szczęsny w bramce. Zobaczymy, czy będzie miał jakieś interwencje dzisiaj. Bereszyński, Zieliński, Bereszyński, a jednak przed autem wyjął, Bednarek w obronie, teraz do Kędziory mocno, Klich, znowu Kędziora, wycofanie do Glika, Glik do Bednarka, Bereszyński, dodaj do Milika, który zszedł trochę do tyłu podbudować akcję, Klich, Kędziora, i ruszamy prawą stroną. Teraz przegranie do środka. Kiwa trochę. Nie wiedział, co za bardzo zrobić. Za bardzo tył podał. Spowolniliśmy akcję. No niestety nieudany dribbling Polaka. Po raz kolejny tracimy piłkę. Na szczęście na połowie przeciwnika. A skuteczny pressing dwóch polskich zawodników. Długie podanie. A i nie mamy piłki. Nasz, dobrze, bardzo, bardzo ładny odbiór, bardzo skuteczny. Dobrze zabrał się z piłką. Po raz kolejny, na spokojnie, rozgrywamy piłkę. Tak właśnie mamy grać, tak uczyli się na treningach. Teraz w środku Milik do Lewandowskiego. Teraz Grosicki. Czy decyduje się na wrzutkę w pole karne? Wrzuca jednak za bardzo w bramkę. I bramkarz
Almer przejmuje to podanie. Polacy przy piłce. Bardzo dobre odzyskanie w środku pola. Klei im się ta piłka do nogi, naprawdę. Możemy po prostu podziwiać, jak pięknie Polacy radzą sobie z grą w piłkę. A i tym razem wślizgiem dobrym odebrał piłkę. Polak leży na murawie, jednak miejmy nadzieję, że nie jest to żadna poważna kontuzja. Dobrze, wstał, a my tymczasem dalej obserwujemy grę w środku pola, ponieważ Austriacy po raz kolejny wychodzą z szybkim atakiem i niebezpiecznie zbliżają się pod naszą bramkę. Teraz wrzutka i na szczęście Bereszyński wygłokował tą piłkę. Na rzut rożny grę wznowią Austriacy z lewego narożnika. Lewego, prawego, no nie wiem. Januzowi do Dragowicza. Nieudane podanie. Jednak Austriacy cały czas przy piłce. Czy będzie kolejna wrzutka? Tutaj szybki doskok Bereszyńskiego był. Cały czas przed polem karnym. Niestety złe podanie. Strata teraz Polacy przy piłce. Mają szansę na szybszy kontratak. Zieliński, Milik, Bereszyński. Lecimy lewą stroną. Dobrze, na szczęście po udanym ślizgu cały czas mamy piłkę. No niestety tutaj po raz kolejny obrona austriacka cały czas pilnuje. Jednak Polacy również dorównują skuteczności obronie. Ale najważniejsze, że to my mamy piłkę. Już za chwilę koniec pierwszej połowy. Zobaczmy, czy którakolwiek z drużyn da radę strzelić może jakąś fajną bramkę, tak zwaną na zejście do szatni. Piłka w środku pola, przegranie na lewą stronę. Sędzia, mimo że doliczył jedną minutę, właśnie teraz kończy pierwszą połowę tego spotkania. Cały czas mamy wynik 0-0. A Robert Lewandowski, ku naszemu zdziwieniu, póki co nie oddał żadnego strzału, tym samym nie zdobył żadnej bramki. I widzimy się, słyszymy się zaraz po przerwie. Rozpoczęliśmy drugą połowę meczu. Austriacy na swoim stadionie rozpoczynają tą połowę. I teraz z tego co widzimy, będą chyba grali spokojni i więcej podaniami. Pewnie takie wytyczne dostali podczas posiedzenia w szatni. Jednak to Polacy zaczynają rozgrywać. Obydwie drużyny mają wielką ochotę na strzelenie bramki. W końcu mamy wynik 0-0, który raczej nikogo nie uszczęśliwia, pomimo że obydwie drużyny zostaną obdarowane jednym punktem w tych eliminacjach. Teraz samotna akcja lewą stroną, wrzuca! A już Milik szykował się na główkę na Szczupaczka. Jednak bramkarz austriacki nie dał się zaskoczyć i pewnie złapał tą piłkę w ręce. Jednak Polacy cały czas przy piłce, są w środku pola. Teraz akcja prawą stroną, jednak skuteczny... ale dobrze go wyminął, bardzo dobry. Skuteczny dribbling, co najważniejsze. Rozgrywający. Tutaj faul, a już mogłaby być groźna akcja 1-2. I szykują się zmiany, aż dwie zmiany w barwach austriackich. Boisko opuści także Mateusz Klich, w którego miejsce wejdzie Karol Linetty. Jest to pierwsza zmiana w reprezentacji polskiej. Jak widzieliśmy, Austriacy dokonali aż dwóch zmian. Jednak ten mecz widać bezkontuzyjny i mało faulujący. Zawodnicy się nie faulują. A więc może Austriacy nie będą potrzebowali krytycznej trzeciej zmiany. Jednak chyba arbiter dopatrzył się zagrania ręką Polaka podczas główkowania. Tak, teraz groźna akcja Austriaków z kolejnym strzałem na szczęście troszeczkę nad bramką. Kolejny raz postraszyli Polaków. Kolejny niecelny strzał tego napastnika. I już druga zmiana prezentacji Polski. Jakub Błaszczykowski wejdzie za zmęczonego
Kamila Grosickiego, który dobiega od początku naszego spotkania jeszcze 30 minut do końca tego spotkania. Klepią Polacy od tyłu, szukają z której strony by zaatakować przeciwnika. Długie podania przez środek. A, mocne podanie musiał przyjąć. Teraz lewą stroną. Zieliński, Bereszyński. I stracili piłkę. Rzut z autu wykonany przez austriackiego prawego obrońcę. Teraz Austriacy szukają możliwości zaatakowania Polaków. Teraz już każdemu zależy na wyniku. Czas bardzo szybko ucieka. Teraz akcja lewą stroną. Na szczęście przytomnie polski obrońca nie dał się oszukać. I przejęli piłkę przez bramkarza rozgrywając. Teraz to oni wychodzą z akcją. Jednak przeciwnik skutecznie blokuje. No skutecznie. Mocne podanie. A na szczęście wywalczony rzut z autu przez nabicie zawodnika. Teraz mocny rzut w środek pola. Miał lekkie problemy z przyjęciem piłki. Na szczęście to my mamy piłkę. 75. minuta meczu. Ależ ten czas szybko ucieka. Teraz mamy szansę. Krychowiak przy piłce podaje. Dobrze, nieudany wślizg. Wrzuta i... przejęli piłkę. Zdaje się, jakby grali na czas. Jednak na pewno tak nie jest, ponieważ każdemu zależy na jednak wygranej przecież. Teraz kolejna genialna akcja Austriaków. Za mocno wypuszcza sobie piłkę przed siebie. Bramkarz pewnie ją wyłapuje. Ostatnie podrygi Polaków. Teraz to oni mają szansę zdobyć decydującą bramkę, jeżeli zdadzą się na bardziej ofensywną akcję. Podanie Lewandowski przy piłce. Podanie do Milika. Niestety ten traci piłkę. Nie wiem, czy Polacy dadzą radę coś jeszcze wymyśleć w tym meczu. Tymczasem skupmy się na obronie. Austriacy po raz kolejny przychodzą do ofensywy. Piłka na lewym skrzydle. Z wrzutką. Na szczęście polski obrońca wybija ją głową daleko poza pole karne. Tym samym zażegnując niebezpieczeństwo. Doliczona jedna minuta do tego meczu i słyszymy ostatnie trzy gwizdki. Koniec dzisiejszego spotkania. Wynik 0-0. Polska-Austria. Był to pierwszy mecz naszej reprezentacji w eliminacjach do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy Świata 2020. Dzięki, że oglądaliście i trzymajcie się. Cześć! Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie komentarz pod odcinkiem, a także napiszcie, czy chcielibyście jeszcze jakiś gameplay, tym razem już z moim udziałem. Także, jeżeli obserwowałeś ten odcinek, a także oglądałeś prawdziwy mecz polskiej prezentacji, to zostaw łapkę w górę, a także kliknij subskrypcję i dzwoneczek na moim kanale, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się nowy materiał. No dobra, dzięki, że oglądaliście, Mieczu z tej strony i do usłyszenia lub do zobaczenia. Cześć!